Przysięgam być wierny Konstytucji Chińskiej Republiki Ludowej, strzec jej autorytetu oraz wypełniać moje zobowiązania prawne, być lojalnym wobec kraju i narodu, być oddanym i uczciwym w swoich obowiązkach, przyjąć nadzór ludu i pracować dla wielkiego, nowoczesnego kraju socjalistycznego, który jest zamożny, silny, demokratyczny, zaawansowany kulturowo, harmonijny i piękny. Ja, Xi Jinping, składam tę przysięgę. Pod rządami Xi partia zacieśnia kontrolę nad obywatelami we wszystkich dziedzinach, a na arenie międzynarodowej nasila się rywalizacja Chin ze Stanami Zjednoczonymi. Pekin modernizuje siły zbrojne, nasila presję na Tajwan i zwiększa aktywność wojskową na okolicznych morzach, co prowadzi do napięć w relacjach z sąsiadami. Ponowny wybór Xi na stanowisko głowy państwa określany jest w dużej mierze jako formalny i nie jest zaskoczeniem, bo już w 2018 roku z konstytucji usunięto obowiązujący wcześniej limit dwóch kadencji. To oznacza, że Xi może sprawować ten urząd nawet dożywotnio.